Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Verse. Wracamy do gry. Obczailiśmy już tego Bombelsteina, którego musimy wypytać o czarownicę, dlatego idziemy do gnoja. I tym razem ze mną już pogada. Witajcie. Podobno wiecie, gdzie szukać miejscowej czarownicy. A kto tak powiedział? Twoja żona. Głupie babsko. Zostańcie w spokoju, a mojej baby nie słuchajcie, bo bredzi. U nas już dawno żadnych czarownic, znachorów i mądrych bab nie ma. Cholera jasna, nie ma sti, god fucking demon. No to muszę mu koronami zapłacić. Chyba że... Czekajcie, dajmy nie bywaj. Dajmy bywaj na razie, na pewno jeszcze... Kurwa, teleportował się za tego, ale jaja. Nie, punktów żadnych nie mam w tej chwili. A może idziemy szukać po pytajnikach tego, co? Hehe. Nie idziemy szukać? Dobra, to nieważne. Tutaj też 6 punktów jest potrzebne wpakowanych w jakikolwiek drugi poziom. No dobra, poświęcę te ileś tam orenów, żeby się tego dowiedzieć. Może za parę koron zmienisz zdanie? No, skoro tak, to już wam powiem. Przy wiosce znajdziecie mały staw, co to od niego ścieżka odchodzi. Pójdziecie bez tej ścieżyny, aż natraficie na samotny kamień. Obejdziecie go i skręcicie w prawo ze ścieżki w las. Szukajcie rozwalonego wózka, to tam. Dzięki. O Jezus Maria. Tylko nie ukrzywdźcie jej, panie. My tu słyszeli o takich jak wy. Jak wy? To znaczy jakich? No, takich, co to czarownice chcą palić. Łowcy czarownic tu byli? Nie, ale się o nich słyszy. Jak was, panie, zobaczyłem z tymi mieczami, tom od razu pomyślał, ło, to jednak prawdę powiadali. Jestem wiedźminem, nie łowcą czarownic. A to nie to samo? Nie. Wiedźmin już po 100 latach musi być dość wkurwiony, tym, że się tego nie rozpoznaje. Nic nie zrobię waszej czarownicy, możecie być spokojni. Oj, to dobrze, panie. Ona niedawno tu nastała, ale mądra, że strach. I nawet nie brzydka, jeśli kto lubi takie chude. Dziękuję za pomoc. Bywaj. No dobra, okej. Znajdź staw przy wiosce. No to chodźmy w takim razie. Widzę, że będziemy musieli w pewnym stopniu na własną rękę tutaj podziałać też. Koło jeziorka miał być wielki kamień. Kamień koło jeziorka. A, dobra. Widzę, że gra mi tutaj sama w pewnym stopniu pokazuje, gdzie mam iść, tak więc nie powinno być to wielki problem. Przy kamieniu mamy odbić gdzieś. Kamień jest. Teraz na prawo do porzuconego wozu. Do porzuconego wozu. Co będzie przy porzuconym wozie? To jest dobre pytanie. O kurwa, potwory. No, niewątpliwie są to potwory. Odpalmy sobie Quena w takim razie. Rozprawmy się z nimi. Nekery! Skurwysyny małe, jak ja nekerów nie lubię. Dziwki? Na pewno ogień będzie dobry na nie. Założę się. Ojej, ojej. O, dobra. One kurwa z ziemi wychodzą, no tak. Nekery już tak mają, że z ziemi wychodzą. Urżnąłem mu twarz! Ja pierdolę, ja mu autentycznie twarz uciąłem. Wóz, czyli chata wiedźmy jest. No dobra, okej. Nekerów jeszcze nie spotkałem, to muszę przyznać. Kurwa, te mutageny znajduję w tych nekerach, zajebiście. O, może akurat uda mi się coś wykraftować, ponieważ z mniejszych mutagenów mogę robić mniejsze, większe mutageny, znaczy się. Zobaczmy sobie w sumie, to bardzo jestem podekscytowany. Tutaj mamy mutageny. O, mogę zrobić niebieski już w tej chwili nawet. Albedo, co to jest? Składnik alchemiczny. Czerwony mutagen bardzo bym sobie chciał zrobić, szczerze mówiąc, bo by to naprawdę przykoksiło jakieś moje te umiejętności. Niebieski mutagen co daje? Moc znaków zwiększa, co? Myślę, że sobie wykraftuję niebieski mutagen, a potem można większe mutageny kraftować ze zwykłych mutagenów. Zróbmy sobie ten. I tak nic lepszego tutaj nie stworzę. I sobie ten niebieski mutagen zapakujmy tutaj. Zadania postać. Nie, to będzie w ekwipunku przecież. Ten mniejszy mutagen sobie tutaj wrzucimy. One są kurwa gdzie? Tutaj chyba powinny być mutageny, nie? Czy może tutaj? Alchemia i rzemiosło. No niby też tutaj. Mniejszy zielony... A, dobra, głupi jestem, przecież mutageny się tutaj pojawiają. Aha, mogę też mniejsze mutageny tutaj zapakować, co? Ale ja mam tutaj moc znaków taką... Bang! I dzięki temu, że mam tutaj jedną niebieską umiejętność, mam moc znaków plus 14%. Czyli jest fajnie. Mi się podoba. Chodźmy przed siebie. Chyba, kurwa, hardkorowe odgłosy są. Dobra, to może zamknijmy.
Tutaj jest kurna kolejka do tej czarownicy, o cholera jasna. No to co my u niej podziałamy? O no, jest niezła. Krowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się na wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu, albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioła. Zmieszasz je ze źródlaną wodą zaczerpniętą o północy i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę, do czysta, jasne? Dzięki ci, pani, dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj, idźcie do domu. Niby miła, niby nie miła, ale na pewno ma tutaj od chuja roślin, które bardzo chętnie sobie wszystkie powyzbieram. Co mi kurwa szkodzi? Tyle składników alchemicznych w jednym miejscu. Werbena, nie wiem czy werbeny znajdowałem wcześniej, ale... Chłopa jej trza. Kurwa, słyszeliście? Się rozeźliło suczysko, chłopa jej trzeba. Trolololololo. Dzień dobry, proszę pani. Mogę wejść? Mogę pani ojebać tutaj różne rzeczy? O, dobra, znalazłem jakiś przepis. Gdzie ona się schowała? O, ona się kurwa zmieniła w jakieś zwierzę, jak nic. Zwykłe maści, nic specjalnego. Ona pewnie robi w chuja, że jest czarownicą tak naprawdę. To jest jakimś po prostu lichwiarką, ja wam to mówię. Coś tutaj się stanie, kurwa, złego. Zawibrował mi kontroler. A, mamy jakieś przejście na dół, to fajnie. List do Aleksandra. O, przyzywa demony! Udało jej się zgromadzić niezłą biblioteczkę. No właśnie. Co to oznacza? Nie, nie chcę gasić. Tutaj to chciałem kliknąć. Taki cacek nie widuje się w Velen. No właśnie, ona przyzywa zmarłych! Ma silną aurę. To artefakt albo... Wow, panie Bombel, co pan robi? Co się kurwa dzieje? A więc tutaj zniknęła. Co to kurwa, portal? To je portal jakiś. No na pewno zanim wejdę w ten pieprzony portal, to po pierwsze, zapiszę grę. Po drugie, otworzę to co jest tutaj i zobaczę co jest na dole. A nuż jakieś fajne rzeczy. Dobra, może jednak to nie jest jakaś taka udawana czarownica. Alkahest bardzo chętnie. Stalowe płyty znalazłem. Kolejny alkahest. Przyda się do uzupełnienia czegokolwiek. Woda książęca, sznurek, nowigradzkie korony, ojebałem jej cały dom. A teraz pójdę i poproszę o informacje. Spirytusy. Taka ładna skrzynka, tylko zardzewiały nóż tam był w środku. To chujowo, to nie o to mi chodziło. No dobra, wbijamy po drabinie. Ja sobie kliknę F5. No i co? No i jedziemy przed siebie. God damn it. A, wow, jak biało, pomocy moje oczy. Kurwa ma, co się stało? Gdzie ja jestem? Co to za miejscuwa? Co to jest? Może będą tu jakieś szalone składniki? Mesichwost! Mesichwost to jest to. Zastanawiam się, ile ci to zajmie, Geralt. Jestem na górze, nie krępuj się. Aha, ona mnie zna i jeszcze mnie kurwa przyzywa do siebie, co? Spoko, ja tylko pozbieram te chwasty, które tutaj są, bo bardzo kusząco tutaj jak dla mnie wygląda perspektywa zebrania jakichś kurwa magicznych ziół z niesamowitego magicznego miejsca. Ale się kurde ustawiła, dobra, czyli to jednak jest czarownica, to myślę, że nie powinno być wątpliwości. A to jest chyba włókna Han. Nie wiem, pozbieram, może się okaże, że jest to kurwa zajebiście cenne, jakieś książki tutaj są. Wypatrzę sobie właśnie jakieś te. Widzę, że gra mnie tutaj chciała spowolnić, ale jak mam te moje zmysły wyczulone, włączone, to ja wtedy akurat trochę szybciej. Co to kurwa był za odgłos? Walnęło mi po uszach strasznie. Dobra, im bliżej jestem schodów, tym wolniej chodzę, to już może odpuszczę i wbijmy na górę i pogadajmy z nią, bo naprawdę sytuacja wygląda całkiem ciekawie. Pewnie będzie nago, ona będzie nago, mówię wam. O, kąpię się, no oczywiście. Dołączmy do niej. Tu masz plamkę. Cycki. Chyba nie przyszedłeś, żeby podglądać. Nie, mam sprawę. Odwróć się i poczekaj.
udeją. A wyczarowała sobie ubranie, to takie kurwa czarownicowe jak nic. Keira Metz w samym sercu Velen. Wydawało mi się, że nienawidzisz życia na wsi. Czyli on też ją zna. Nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziwienia się światu właściwą dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówkom. Zrobiłaś się bardzo drażliwa. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Niech pomyślę. Zażywam świeżego powietrza, podziwiam malownicze plenery. Może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodziejów? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się magią. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszerz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. No po chuj, i tak się nie pozbędą magii nigdy na dobre. Wybrałaś sobie dziwne miejsce na kryjówkę. Niczego nie wybierałam. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i Emhyr różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Koszmarnie. Nie cieszy cię bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów? Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić maść na hemoroidy. Długo to już jesteś, co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Ojej! Wróćmy do tematu. Masz jakieś wieści o czarodziejkach z loży? Zajebiście, nie. Do tematu wróciliśmy. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałaś się z nimi skontaktować? Kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie. Ani kto będzie słuchał. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Szukam Ciri, tej Ciri. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Cirilla jest tutaj? Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodziejek i każdego bez mała króla trafiła do Velen, a ja nic o tym nie wiem? Co ona tu robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, ale skoro ty nic nie wiesz, naprawdę jej nie spotkałaś? Nie. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na chłopka. Kto to był? O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie uniżona suplika? Ofiaruję ci moją dozgonną wdzięczność. To nie tak mało, ale jako że często pakujesz się w kłopoty, być może powinnam zażądać zaliczki? Ach, no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawszony brudas z komanda wiewiórek, tylko elf i czarodziej. Jak miał na imię? Nie przedstawił się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Velen. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Co elfi czarodziej robił w Velen? Cóż, oczywiście próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przyprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkam.
Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi pod Gaję. Pójdę tam z tobą. Myślisz, że sam nie trafię? Mam z tym elfem niedokończone interesy. Coś mi obiecał, ale już się nie pokazał. No serio, ruchające się króliki. Wiem, że pomyślałeś o tym samym. Ona może już tam być. Dobra, ruszajmy. Możemy wyruszać? Tak, chodźmy. Czyżby ona tam nas miała teleportować? Bardzo by fajnie było. Zaoszczędziłoby mi to biegania bezsensownego. A spójrzmy prawdzie w oczy, najbardziej fajne w RPGach jest odkrywanie fabuły i upgrade'owanie postaci. No dobra. To tutaj. Byłaś tu już wcześniej? Nie. Liczyłam, że elf wróci albo pojawi się tajemnicza dziewczyna, o której mówił. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po tym miejscu. Czyli będzie przejebane. No to się przekonajmy. Boję się, aż zapiszę z tej okazji. O, nie mogę! O ty, suko. Sukowata gro. Dobra, chodźmy, może nie będzie aż tak źle, jakby co. Jakby co, to się będę napierdalał. Suszony owoc, jej! Zajebiście! Mogę coś podpalić. Czemu nie miałbym skorzystać z oferty? No podpal, Geralt! Dobrze, zajebiście dużo ognia. Idziemy, Keira. Co tu się będzie działo? Szalone ruiny. No dobra, ktoś tam się buja. Dziki gon. O kurwa. Co? Upiorni jeźdźcy? Myślałam, że oni nie istnieją. To znaczy... On dla nich czaruje! Patrz się uważnie. Jest z nimi nawigator. Kto? Zaginamy ją na każdym kroku. Możesz nas teleportować na drugą stronę? Wolałabym teleportować nas do domu. Naprawdę chcesz za nimi iść? Pośpiesz się. No ja się trochę cykam, no. Nie muszę przyznać. Gorzej, jeżeli się okaże, że rozpoczynając teraz tą misję trochę zjebałem, ale to się zobaczy. Coś tu biega też na dole, jakieś kurde utopce, nie utopce. Dobra, no. Idziemy w takim razie. Jej! Przeteleportujemy się na drugą stronę rozjebanych schodów. Oho! Cholerne teleporty. Ciekawe, gdzie Keira. O Jezus Maria, wyjebało mnie gdzieś w pizdu. Świetnie. Spodnie myśliwskie. O, jak miło. Ekwipunek! Co to za spodnie? Takie same jak moje. No dobra, okej. Okay. Mamy tutaj co nieco utopców, widzę, tak więc przygotujmy się do walki. No i chyba trzeba będzie przejść przez to wszystko. Chcę wypróbować sobie kota, ponieważ jeszcze nie miałem okazji kota pić. Mogę w ogóle ten... siła ataku przeciwko trupojadom tutaj sobie odpalić, bo to są chyba utopce, nie? Tak mi się wydaje, że to utopce. Albo jakiś inny rodzaj, ale myślę, że raczej... Można by je zakwalifikować do trupojadów. Zaraz sobie zobaczymy, gdzie są tylko te moje pieprzone eliksiry. Kot. Gdzie jest kurwa kot? To nie będzie tutaj? Nie tutaj, ale tutaj chyba powinno być. Są oleje, puszczyk. Puszczyk co robi? Aha, wytrzymałość. Dobra, zużyjmy sobie puszczykę kota znaczy. No i dobra, no i to już wygląda troszeczkę lepiej. Rozpocznijmy tutaj ten... Dobra, bardzo standardowe utopce tutaj widzę mamy, ale nadal kurwa zdążyłem mnie już tutaj jebnąć parę razy. A, dziwko jedna, pieprzona utopce. Nie chciałem akurat przewrotu robić, jebnę sobie kolejnego Quena. No chodź utopcze jeden. Aha. Strasznie szybkie są i kurwa nie masz głowy, dziwko. Aha. Mogę sobie teraz skakać dookoła ciebie. Ojej, nie udało się, ale mi się udało, zajebiście mi się udało. Dobra, pozbieramy sobie składniki alchemiczne na bardzo szybko, póki tego kota ma. Mózg utopca, dobra rzecz. Jakieś zielsko tutaj jest, może to zielsko jest coś warte. Szytnaćce? Dobrze przeczytałem? Szytnaćce? Nie jestem kurwa pewien, taka pojebana była ta nazwa. Dobra, nurkujemy i płyniemy przed siebie. Nos mnie swędzi, ale wiem, że jak puszczę A, to umrę w chuj. Tutaj coś mamy. Nowigradzkie korony, sztaba stali.
Tutaj będzie może jakaś druga skrzynka? Nie, nie będzie. Dobra, trudno, Geralt, zapierdalaj lepiej, bo jeszcze cię tutaj spotka nieszczęście. Tutaj możemy chyba się wynurzyć, już tak mi się wydaje. O, mój nos taki szczęśliwy teraz jest. A Boże, no oczywiście musiało nam tutaj jakieś kurwa atrakcje przysporzyć. To całe łażenie po tym miejscu. Ale... Aha, dobra, to już rozumiem, czemu tam tylu przeciwników pokazało, bo gra od początku planowała mnie gdzieś tutaj wypierdolić na dół. Dobra, zszedłem tutaj, ja bym bardzo chętnie sobie z nimi zawalczył, ale mamy kurwa trujące gazy tutaj. Chcę coś wypróbować. O Jezus, Jezus, Jezus Maria, jak mnie jebią, pomocy! Jaskółka, kurwa! O kurwa, ja tu umrę w chuj! Umrę w chuj! Umrę w chuj! Umrę w chuj! Quen! Ej, mnie rozjebali tego Quena, zaraz rozjebią i mnie! Pomocy, jaskółko! O, zabiją mnie! Zajebią mnie w pizdo! Ja nie mam kurwa... I mnie zajebali. No dobra! Okej! Okay. Ekstremalnie mnie tu dojebali. Nie wiem, gdzie ja miałem ostatni zapis gry. Ja się kurwa nastresowałem. Nie lubię takich sytuacji, ja w ogóle nie lubię takich sytuacji, a ta gra ciągle mnie w takich sytuacjach stawia. Przynajmniej jest ekscytująco, to pewne. Nie drażnij strażników, zbrojnie cię spacyfikują, a potem zabiorą część twojego złota. A to skurwysyny, tak się nie robi. Nie mogę rzucać znaków pod wodą, to bardzo chujowo. Aha, tutaj mnie wywaliło. No dobra, jakoś to przeżyję, powiedzmy. Tego kota w sumie... Ja no nie muszę niby tego kota wypijać. Co? Medytacja? Medytujemy godzinkę? Nie, nie mogę tego teraz. A, szkoda. Dobra, wypiję sobie tego kota w takim razie. To był chyba kot, tak. Trochę mi tam zatrucia robi, ale to już... Olejmy to. Odpalmy Quena. I się ponapierdalajmy z nim. No chodźcie, kurwa. Czekam, czekam. Aha, aha, kurwa, gin! Te mnie tutaj dojebał, oczywiście, kurwa, że nie umiem grać w to, no. Strasznie, utopce mnie wkurwiają, bo one strasznie są szybkie, one skaczą, kurwa, walnie tutaj, potem mnie uniknie, ten to, tamto. Jeszcze jeden tutaj został gdzieś chyba w okolicy, przynajmniej się przed chwilą wynurzał. No pływa tam, pływa. Ja bym o wiele bardziej chętnie zawalczył z nim na powierzchni, szczerze mówiąc. No chodź, suko jedna. Trafiłem go? Nie no, chociaż może go sprowokowałem, kurwa. A kurwa, jak ta kusza strzela w ogóle do góry? Pojebało kogoś z tą kuszą. No utopcze, chodź! Kurwa, mówię ci coś. Serio, nie będzie ze mną walczył. A nie, nie w wodzie. Chodź tu! Kurwa, czemu przedtem mogłem z nim walczyć normalnie w Teges, a teraz nie mogę? Teraz się chowa pod wodą, jebany. No co za gnida wredna. Kurwa mać, i co, i mam kurwa kuszą z nim walczyć pod wodą? O, 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 utopcze, chodź tu za mną, chodź, 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 chodź. Może przyciągnąłem jego uwagę teraz i wypłynie. Nie wypłynie? To jak ja mam kurwa z nim walczyć? Dobra, ekwipunek, chcę sobie wyekwipować na razie jedną rzecz. Będzie to jakiś, kurde, kurczak zamiast groma, ponieważ chcę coś zjeść, odzyskać sobie troszeczkę życia przez parę sekund. Jebany frajer, no. Sok jabłkowy sobie też wypiję, to mi tutaj będzie regenerować żywotność na maksa. Dobra, kurwa, no, nie mam... pod wodą mobilność jest ograniczona, użyj kusza, aby bronić się przed przeciwnikami. O kurwa, zajebałem go na strzała tą kuszą! Dobra, okej. Okay. Ja się tutaj tak zacząłem spinać o tą kuszę, a nie wiedziałem, że ja tak skutecznie będę mógł tym zabić utopca. Myślałem, że to trochę mniej skuteczne będzie. Ale cóż, ewidentnie nasza koleżanka czarodziejka jest chujową czarodziejką, dojebała taki portal, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem. Mamy jeszcze kota na 2 minuty, nie jest tak źle. Hej, a tutaj mamy jakieś miejsce do rozjebania. I coś do podniesienia nawet. Oliwki! Oliwki, kurwa! Mogę to rozjebać i gdzie to mnie zaprowadzi? Do kolejnych, kurwa, przeciwników. Mglak? Co to, kurwa, jest mglak? Co to kurwa jest mglak? Dobra, ma 4 lewy, więc go zajebie, ale co to było? Jebany skurwysyn, coś ty był za jeden. Mutagen z mglaka, zajebiście.
Bestiariusz, natychmiast chcę zobaczyć. Trupojad to pewnie był. Mglak. Jeśli na bagnach zostanie cię noc, nie ruszaj się i czekaj świtu. Choćbyś miał stać po pas w wodzie, oblazu cię pijawki. Nade wszystko, jeżeli zobaczysz we mgle jakieś światło, nigdy nie idź w ich stronę. Mgła to wielki wróg podróżnika, łatwo się w niej zgubić, drodze. Mglaki doprowadzają ofiarę do szaleństwa. Quen działa tutaj dobrze na niego. Pewnie jak on mnie walnie, to mi zdejmie Quena, ale się tam, nie wiem, odmieni z mgły. No dobra, no kurwa, jest hardkorowo, to muszę zdecydowanie przyznać. I nawet nie mogę zapisać teraz chyba gry. A, mogę. Dobra, to nie jest źle. Jedwab znalazłem, zajebiście. I to jakieś serie kolejnych korytarzy. Ja nie wiem, czy ja mam tutaj iść. Mam takie szczere wrażenie, że nie. Że zaraz mnie tutaj coś dojebie kolejnego, ale chodźmy przed siebie. Kolejny tutaj będzie pewnie mglak, skurwiel. A gdzie ja doszedłem? No mam dojść tam z powrotem. Aha, czy ja sobie tak ominąłem tutaj, powiedzmy, co nieco problemów dzięki temu, czy mi się tylko wydaje? Spierdalam od tych gości, ja nie chcę się z nimi bić. Keira! Gdzie ona jest? Tutaj ją gdzieś wyjebało, ona walczy z czymś? Aha, ja mam ją sobie odszukać teraz. Dobra, ona się gdzieś tutaj napierdala, coś się z nią dzieje złego. Szczury ją biją! Dam radę! Wyjebałem szczury. Aha, zniszcz szczurze nory, o Jezus Maria. Jak to nie mam właściwej petardy, kurwa? O Jezus Maria, skąd ja mam, kurwa, petardę teraz wziąć niby? Dam radę tutaj petardę teraz wytworzyć w ogóle? Nie, tym tego nie zniszczę. Czekajcie, alchemia. Ja w ogóle dam radę zrobić teraz jakąkolwiek petardę? Petardy. Masz już ten przedmiot. No właśnie, niby mam ten przedmiot, ale nie pozwala mi zniszczyć tego. Aha, mogę znakiem zniszczyć. Dobra, okej. Dobra, jeden to zniszczone. I on tutaj szczury napierdalają. Pomocy! Kurwa, one też mnie gryzą! Jaki damage zadają? Help me, Plox. Dobra, nie ma już nur, nie ma już nur. Spokojnie, ale kurwa, dalsze szczury przyszły. Boże, co tu się podziało? Mogło się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę? Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać. O Jezus Maria. Pośpieszmy się, jeśli się boisz, możesz wracać. Muszę się dowiedzieć, co robi tu Dziki Gon. No dobra. Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem. Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy. O Boże, Boże, się podziało. Co, ona otworzy nam portal jakiś, czy on... Zaczęła chyba rzucać jakieś zaklęcie, czy mi się wydawało. Grzyby jakieś mogę zbierać zajebiście. Zbadaj elfie ruiny w poszukiwaniu informacji o magu. Dobra, okej, czyli teraz tak trochę spokojniej tutaj chyba będzie dzięki temu. Dobra, ludzie, zakończymy w takim razie odcinek w takim emocjonującym miejscu. Mamy akurat pół godzinki, rozjebaliśmy co było do rozjebania i teraz musimy sobie tutaj poszukać jakichś informacji, tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Robi się naprawdę ekscytująco i zaczynam już ssać. Zabijają mnie... Za bardzo się tam wpierdoliłem. Z tym mglakiem wolałem powalczyć, przejść sobie bokiem, miałem o wiele łatwiej, tak więc... Tak więc okej. Dzięki wielkie za oglądanie, pa pa!